Cześć, z tej strony Hodo. Jak dobrze wszyscy wiemy, od jakiegoś czasu mamy kwarantannę, większość z nas nie wychodzi z domu. Trochę się nudzimy, nie mamy co robić, także pomyślałem, że to najlepszy czas, żeby zaoferować wam pewien konkurs, może nawet turniej. Ale nie będzie to zwykły turnament League of Legends, a raczej zabawa oparta o tryb gry, który przed chwilą wymyśliłem. Na samym początku pomówmy, o co chodzi. Tryb jeszcze nie ma nazwy, ale roboczo mówmy o nim Rammus Cup. O co chodzi? To poniekąd trochę jakby przeniesienie gry w piłkę nożną do League of Legends. Tylko że zamiast kopać, będziemy cecekować, grabować, przeciągać, tauntować. I zamiast piłki będzie Rammus. A właściwie dwa Rammusy. Przejdźmy do szczegółów. Każda drużyna składa się z czterech graczy, przy czym jeden z nich to Rammus. Pozostali trzej to mogą być dowolne czempiony, jakie tylko sobie wymyślicie. Gracze mają za zadanie przeprowadzić wrogiego Rammusa przez linię bramkową. Ta linia będzie określona dwoma pinkami, które położymy odpowiednio na górnej i dolnej alei, mniej więcej na wysokości tych środkowych krzaków. Rammusy zaczynają mecz odpowiednio z Dragon i z Baron Pita. Od znaku sędziego, czyli mnie, Rammusy nie mogą się poruszać. Wyłączają automatyczny atak, idą AFK. I to dotyczy się wszystkich, speli, klikania, poruszania się, nic. Rammusy po prostu patrzą, co się dzieje. To jest bardzo odpowiedzialna rola, bo wiem, że wiele osób może świeżbić, żeby tu sobie kliknąć exhausta, tutaj sflashować, a tutaj odpalić taunta. Ale nie, Rammusy nie mogą robić nic. Jeżeli złamią tą zasadę, no to gol będzie zaliczony przeciwnikowi. Gracze drużyny przeciwnej mogą robić z Rammusem na co tylko mają ochotę. Mogą grabować, tantować, używać wszystkich speli, nie mogą natomiast go zabić. Zabicie Rammusa to również gol dla przeciwnika. W międzyczasie drużyna przeciwna ma za zadanie przenieść drugiego Rammusa do bramki po drugiej stronie mapy. Kto pierwszy przeciągnie Rammusa przez swoją bramkę, zdobywa gola. Obie drużyny przeciągają Rammusy jakby w tym samym czasie. Od momentu, kiedy sędzia powie start. Gracze mogą przeszkadzać drużynie przeciwnej, cecekować, silencować, osłaniać swojego Rammusa, używać potworów, roślinek, samonerów, buffów, tylko bardzo ważne, nie mogą nikogo zabić. Zabicie kogoś z przeciwnej drużyny to gol dla przeciwnika. Jeśli ktoś spadnie do niskiego HP, wystarczy przestać go atakować, tak żeby odpalił się jego warmok. Natomiast zabronione jest też celowe zabijanie swojej postaci. Gra zaczyna się na znak sędziego, po tym jak wszyscy gracze kupią warmoga i będą mieli powyżej 3000 HP-ków. Jedyny item, jaki możemy składać w tym trybie, to właśnie warmogi. Podsumowując, gola zdobywamy jeśli przeciągniemy przeciwnego Rammusa przez linię bramkową, drużyna przeciwna zabije kogoś z naszych graczy, i dotyczy to zarówno Rammusa, jak i pozostałych, któryś z przeciwników celowo zabije swoją postać. Na przykład pod wieżą, na Dragonie, na Baronie. Tryb jest świeżo wymyślony, także myślę, że jeszcze jest sporo kwestii do uściślenia tych zasad, ale myślę, że w takiej formie możemy już się w to zabawić. Zapisy odbędą się na nowo powstałej grupie Hodowla na Facebooku. Link jest pod spodem, polubcie też koniecznie fanpage Hodo, bo tam będzie więcej informacji o turnieju. W specjalnym poście konkursowym napiszcie wiadomość, w której będzie nazwa drużyny, niki graczy, którzy będą grali, oznaczenie, kto będzie Rammusem i oznaczenie, kto będzie kapitanem drużyny. Kapitani najlepiej, żeby byli wygadani, bo będę chciał z nimi trochę jakby pogadać o ich planowanej strategii. Taki testowy termin będzie jutro, czyli 16 marca o godzinie 18. Z graczami spotkamy się na letspeak.pl w sekcji Hodowla i przetestujemy ten tryb. Jeśli macie pytania odnośnie zasad, piszcie śmiało na grupce, ja postaram się tam wszystko wyjaśnić. Dobra, to wszystko, widzimy się jutro, tymczasem zgłaszajcie się, na razie.